Dzień dobry. Dzisiaj cały dzień ma padać, więc wycieczkę nam odwołali, rejs. A na wschód wyspy zdecydowaliśmy też nie jechać, żeby nie zmoknąć. Ale zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie. Wow, jakie roślinne, takie leśne zapachy czuć tutaj w porcie. Nieźle. No, próbowaliśmy zakombinować jeszcze kolejną wycieczkę, właśnie żeby zobaczyć te wieloryby i delfiny. No i niestety następna możliwa to jest dopiero w sobotę. Dzisiaj nie ma nic, jutro nie ma nic. Ale tutaj to biuro chwali się 99% skutecznością właśnie pokazywania delfinów i wielorybów. Pokazują nawet trzy ostatnie wycieczki, jakie były. No i właśnie na jednej widzieli delfiny, na drugiej widzieli delfiny i właśnie wieloryby, a na trzeciej więcej wielorybów nawet niż delfinów. Także fajnie. To porobimy sobie przynajmniej trochę fotek. Dami mówi, że ma wyrzuty sumienia przez to słońce. Miało dzisiaj padać do 16 i dlatego nie pojechaliśmy na wycieczkę jeepami. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak tutaj byłem ostatnio, kiedy kąpałem się w oceanie, no to tutaj były takie drewniane kładki. Teraz ich nie ma, są zasypane piachem. Obczajcie też, ile tutaj kamieni jest. Teraz przez te parę dni, jak były te duże fale, to widać, ponanosiło tych kamieni. Także jak są duże fale, to lepiej przy takich falochronach nie stawać, szczególnie jak ta fala przebija przez falochron, bo oprócz wody można dostać kamieniem. Chillujesz sobie? Powiem wam, że maderczycy muszą mieć zajebistą kondycję tutaj pochodzić sobie po tych górach. I tak jak kojarzę, niedawno oglądaliśmy film o błękitnych, o niebieskich strefach, czyli tam, gdzie ludzie żyją najdłużej, to aż dziwię się, że Madera nie jest takim miejscem, bo naprawdę trzeba mieć niezłą kondycję i żyć dużo w ruchu, mieć dużo ruchu, zdrowe jedzenie, fajne roślinki, bez przejadania. Zwierząt tutaj też praktycznie za bardzo nie ma, na pewno nie ma dzikich, a z takich, powiedzmy, udomowionych, to tak jak mówili, to krowy, jakieś króliki może, jakieś jaszczurki. Okej, może jaszczurki nie są udomowione. No, więc no, powiem wam, że tu powinna być taka błękitna strefa. Ciekawe, dlaczego nie jest, albo nie jest odkryta jeszcze. Słońca i wiatru. Żagle. No
słońce, ładowanie słoneczkiem i wiatr w żangle, to jest to, czego nam brakowało i czego nie byliśmy świadomi przed wyjazdem w ciepłe miejsce w środku zimy. No, czuję, że narodzi się nowa świecka tradycja u nas. No, pewne drzwi się otworzyły, no i do mnie już zaczęła mi tutaj wyszukiwać nowych rzeczy, nowych miejsc, które można by było zobaczyć, które nie są stosunkowo drogie. No, wydaje, że nie słyszę. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Lekcja na dziś. Nie ma co wierzyć w prognozy pogody na Maderze, bo tutaj pogoda zmienia się błyskawicznie. Na dzisiaj kończę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pewnie jutro. Hej!